witajcie serdecznie na moich włościach, oczywiście z herbacianym płynem. Przeglądam portale internetowe i natrafiłem między innymi na informację, że Natalia Siwiec, skądinąd znana jako Miss Euro 2012, i Mariusz Raduszewski przeżywają kryzys, a więc zagłębiłem się w tekst tej informacji i okazało się, że rzeczywiście od pewnego czasu, od kilku tygodni, nie pojawiały się w żadnych portalach społecznościowych informacje o tym, co się u nich dzieje, i w związku z tym internauci wyciągnęli wniosek, że to jest oznaka kryzysu. Natychmiast Natalia Siwiec sprostowała te informacje, mówiąc o tym, że oczywiście w związku z tym, że byli zapracowani, nie było czasu, żeby się gdzieś tam na każdą chwilę ze swoimi informacjami dotyczącymi życia prywatnego i ich relacji wewnętrznej wyciągać na plan pierwszy te wszystkie rzeczy. Natomiast rzeczywiście nadmieniła, że w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja. Ona i jej mąż byli na innym etapie rozwoju duchowego, ale na szczęście jej ukochany zdołał do niej doskoczyć. Słuchajcie, powiem wam taką anegdotę. Byłem kiedyś w Rzeszowie na jakimś tam meczu żużlowym. Wieczorem z kolegami z redakcji poszliśmy na dyskotekę. Urzekła mnie uroda pewnej blondynki, która tam się znajdowała. Byłem oczywiście po kilku głębszych. Wtedy zabrała mnie na odwagę, zaproponowałem, że da mi swój numer telefonu, że gdyby kiedyś chciała przyjechać do Warszawy, to zapraszam. No i minęło bodaj 2 tygodnie, nagle dostaję telefon, dzwoni ta, że blondynka, i mówi, że... Co, chciałeś mnie zaprosić do Warszawy, no to jak jest to aktualne, to ja mogę jutro chcę pojutrze przyjechać. Ja mówię, no tak, no to fajnie, super, nie? Pamiętałem, że jest bardzo urodziwa i tak dalej, już się ucieszyłem. 2 dni później wyjechałem po nią na dworzec centralny, było po godzinie 14, odebrałem ją z dworca i w związku z tym, ponieważ była fajna pogoda, to było latem, postanowiłem ją zabrać jeszcze na spacer na Stare Miasto. No i poszliśmy koło Zamku Królewskiego, zaszliśmy do katedry warszawskiej, no i tam pokazuje królewicz Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Polski. Na tym nie słyszałam nigdy. Tu Jan Ignacy Paderewski, znakomity polski kompozytor i polityk. No też nigdy nie słyszałam. Jakoś tak potem te kolejne postaci, które zacne gdzieś tam były, ich groby albo tablice im poświęcone, ona każdorazowo właśnie w podobny sposób reagowała. Przyznam szczerze, że podcięła mi skrzydło. To nie chodzi o to, że ja w życiu uważam, że każda kobieta musi być intelektualistką, ale na miłość boską musi być chociaż troszeczkę, jak to się mówi obecnie, ogarnięta. Tutaj jeśli chodzi o Natalię Siwiec, no na szczęście, jeśli chodzi o duchowość, nie mam do niej doskoczył, bo jestem za tym, żeby pary się jednak nie rozpadały, żeby żyły w harmonii. Kolejny temat. Marina Łuczenko Szczęsna była na weselu przyjaciółki, ale u jej boku zabrakło męża. No i zaczęli oczywiście internauci dopytywać, dlaczego tak się dzieje, że to niby kolejna impreza, gdzie ona idzie solo. Ona wyjaśniła, że przyczyna tego jest oczywiście trywialna, ponieważ jej małżonek jest zaangażowany w przygotowania do nowego sezonu z ekipą Juventusu Turyn. Jak wiemy, zresztą grał ostatnio w meczu z drużyną Roberta Lewandowskiego Barceloną. Natomiast ta historyjka przypomina mi takie zdarzenie. Byłem kiedyś na obozie kadry pięściarskiej w Cetniewie. Spotkałem tam wybitnego reprezentanta Polski z lat 70. właśnie w boksie, medalistę Mistrzostw Świata. Natomiast powiedział, że była taka historia, że miał urodziwą żonę i w tej jego żonie zakochał się prezes klubu, w którym trenował. W związku z tym prezes klubu wysyłał, gdzie tylko mógł, na wszelkiego rodzaju zgrupowania, czy to na kadry, czy jakieś konsultacje, na inne, jakieś takie obozy wypoczynkowe i tak dalej. Podczas kiedy ten pięściarz mówi, ale dlaczego tak cały czas pan prezes mnie wysyła? Nie przejmuj się, musisz cały czas poznawać nowe klimaty, nowe sytuacje i tak dalej. Natomiast drugie dno w tym wszystkim było takie, że ten prezes miał właśnie romans z małżonką tego pięściarza. No i po prostu każdą okazję wykorzystywałby go jak najdalej wypychać, a sam w tym czasie wskakiwał do alkowy tej pani. Nic, się toczy się dalej, mamy wesołe sceny, mamy nieraz trywialne sceny, ale tak to wygląda. Jeszcze raz zapraszam na kolejne herbatki, a ta jest rzeczywiście dzisiaj bardzo, bardzo owocowo smaczna.